Ania Wojtkowiak, witam i zapraszam na podróż z Kolej TV. Dzisiaj rozpoczynamy od skrótu informacji, w którym dowiecie się m.in. o budowie łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Rusza budowa łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Celem inwestycji jest stworzenie skoordynowanej sieci transportowej, która skutecznie połączy Łódź z miastami i gminami leżącymi na terenie całej aglomeracji. Zakończenie prac polegających m.in. na modernizacji istniejących i budowie nowych przystanków planowane jest na wrzesień 2013 roku. Łączny koszt inwestycji obejmujący przebudowę przystanków i zakup taboru to około 300 milionów złotych. Specjalistyczne rozwiązania w automatyce kolejowej oraz poprawa bezpieczeństwa na kolei były głównymi tematami spotkania z cyklu Lunch z kurierem. Tym razem debata odbyła się w Poznaniu. 29 marca eksperci dyskutowali na temat wprowadzenia nowoczesnych urządzeń oraz inteligentnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Debatujący poruszyli również wątek budowy infrastruktury systemu GSM-R w Polsce, czyli radiołączności cyfrowej dla kolei opartej na standardzie GSM. PKP Cargo może przewozić towary, korzystając z sieci kolejowej Austrii. Polski przewoźnik otrzymał specjalny, upoważniający go do tego certyfikat. Spółka posiada już certyfikaty do samodzielnej realizacji przewozów towarowych w Niemczech, na Słowacji oraz w Czechach. Obecnie stara się pozyskać podobne pozwolenia na przewozy w Belgii, Holandii oraz na Węgrzech. Certyfikaty pozwalają na samodzielny przewóz towarów pomiędzy różnymi krajami. Sprzedaż biletów, planowanie podróży i przyjmowanie reklamacji, czasami bardzo nietypowych. Tak w kilku słowach można opisać działalność Centrum Obsługi Klienta PKP Intercity. Centra Obsługi Klienta to miejsca kompleksowej obsługi podróżnych. Jedno z nich znajduje się na warszawskim Dworcu Centralnym, przez który w ciągu roku przemieszcza się około 16 milionów pasażerów. Codziennie od 9 do 20 można tu kupić bilet, zaplanować podróż czy złożyć reklamację. Bywają sytuacje, że pociąg się opóźni, wtedy mamy nawał klientów, przychodzą zdenerwowani, staramy się im pomóc, staramy im się zapewnić bezpłatną miejscówkę na najbliższy pociąg w danym kierunku. Pracownicy centrum podpowiadają, jaki bilet wybrać i wskazują najdogodniejsze połączenia, nie tylko PKP Intercity, ale także innych przewoźników kolejowych. Wizyta w Centrum Obsługi Klienta to również okazja, by zapoznać się z nowościami w ofercie, takimi jak IC Carnet czy kolorowe karty Intercity. IC Carnet jest to nowość w ofercie PKP Intercity. Jest to imienny bilet trzydniowy, dzięki któremu można podróżować bez ograniczeń w ciągu trzech następujących po sobie dni. Jest to oferta dla osób, które na przykład w urlop czy wakacje chcą spełnić swoje marzenie o podróżach i mogą w ciągu trzech dni przejechać Polskę wzdłuż i wszerz od morza do Tatr. Jednym z zadań COK jest przyjmowanie reklamacji. Przy ich okazji często dają o sobie znać emocje pasażerów. Aby skutecznie pomóc, pracownicy muszą umiejętnie rozładować nerwowe sytuacje, zachowując spokój i wykazując się kulturą osobistą. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że podróżny zapomniał walizki. Był tak zmęczony, że wysiadł z jedną walizką, a drugą zostawił. Kontaktowaliśmy się z drużyną konduktorską, która odnalazła tą walizkę. Był bardzo szczęśliwy i zadowolony. Centrum Obsługi Klienta to doskonałe rozwiązanie w przypadku planowania dłuższej podróży. Warto tam zajrzeć, na przykład, gdy wybieramy się pociągiem za granicę. Centra obsługi klienta są zlokalizowane również na dworcach w Gdańsku, Szczecinie oraz w Poznaniu. Każdego dnia odwiedzają je setki pasażerów. Czy wagony kolejowe mogą płynąć? Okazuje się, że tak, ale na pokładach specjalnych promów kolejowo-samochodowych. Zapraszam Was teraz na podróż z Polski do Szwecji drogą morską, bo właśnie na tej linii realizowane są kolejowe przewozy promowe. Kolejowe przewozy promowe realizowane przez PKP Cargo SA są ważnym ogniwem w transporcie międzynarodowym. Poprzez Bałtyk łączą kraje skandynawskie z Polską i południową Europą. Jedynym polskim portem umożliwiającym obsługę wagonów umieszczanych na promach kolejowo-samochodowych jest Świnoujście. Pierwsze wagony popłynęły ze Świnoujścia do Isztat w Szwecji w 1974 roku. Naszymi klientami są firmy spedycyjne z Polski i Skandynawii, oczywiście także eksporterzy, importerzy, także firmy z Europy Środkowej i Południowej, bo Polska jest przecież ważnym krajem tranzytowym, więc o tych kontrahentach także nie zapominamy, oni także korzystają z naszych usług. Przewozy wagonów na linii promowej Świnoujście-Isztat odbywają się przy wykorzystaniu dwóch promów, Jan Śniadecki oraz Kopernik. Na pokładach ich znajduje się 600 metrów torów. Mogą przewieźć 1,5 miliona ton towarów w 50 tysiącach wagonów rocznie.
Głównymi ładunkami są produkty przemysłu metalurgicznego, celulozowo-papierniczego, drewna i jego wyrobów. Zdarzają się jednak także ładunki niebezpieczne i ponadgabarytowe. W ten sposób z Polski do Skandynawii w ciągu roku przepływa prawie 400 tysięcy ton towarów. Od kilku lat kursują również tak zwane pociągi promowe. Dowożą ładunki do portów, z których wypływają promy kolejowe. Cała operacja załadunku i rozładunku promu trwa niespełna godzinę. Co ważne, prom nigdy nie czeka na wagony, w związku z czym niezbędna jest bardzo dobra koordynacja przewozów kolejowych. Sztandarowe składy to Ferry Train relacji Poznań-Franowo-Malmę, Baltic Train relacji Wrocław-Brochów-Świnoujście, Scandviking relacji Malmę-Wiedeń, pociągi dowozowo-odwozowe relacji Szczecin-Port Centralny-Świnoujście. Głównymi partnerami w przewozach promowych są szwedzkie koleje Green Cargo AB oraz koleje austriackie i czeskie. Rozważany jest projekt przewozów kontenerów z Dalekiego Wschodu koleją poprzez Małaszewicze, Świnoujście do Szwecji. Byłby on realizowany we współpracy z jednym ze szwedzkich partnerów. Parowóz Piękna Helena, namalowany na wydmuszce z okazji stulecia parowozowni w Wolsztynie, to nietypowe, ale piękne dzieło. Okazało się, że jest ich więcej. Są kolorowe, bogato zdobione i mają duszę. Ich autorem jest nie tylko artysta, ale również specjalista do spraw marketingu jednej z kolejowych spółek. Zapraszam na spotkanie z panem Dariuszem Bekasem, kolejnym bohaterem cyklu Ludzie Kolei. Wśród miłośników kolei nie brakuje osób, które posiadają wyjątkowe pasje. Jednym z nich jest Dariusz Bekas, wieloletni pracownik spółki PKP Energetyka S.A. Z zamiłowania artysta. Efektem jego twórczości są m.in. wielkanocne pisanki. W moim rodzinnym domu mama prowadziła zakład fotograficzny. W 50-tych latach zaczynała tam pracę w zakładzie. Oczywiście kiedyś te wszystkie klisze były retuszowane. Nie było tych ołówków wszelkiego rodzaju, od HB do H i tak dalej, było multum. I na tym zacząłem pierwsze swoje szkice. Później w szkole podstawowej nieźle nawet mi tam szło z rysunków. Chyba najlepsze oceny zawsze miałem z rysunku. Nie powiem, z rysunku i sportu to miałem najlepsze oceny wtedy. Jakieś malowania zaczęły się przed świętami zawsze. U nas bardzo się ceniło święta wielkanocne i bożonarodzeniowe, więc na święta wielkanocne malowaliśmy jajka i skrobanki. Oprócz typowych tematów takich jak pejzaże zimowe i wiosenne, jego prace przedstawiają motywy kolejowe. Pierwsze jajo kolejowe to tak naprawdę strusią wydmuszkę namalowałem akrylem na wystawę stulecia parowozowni Wolsztyn. Tam było zlicytowane. Z jednej strony był parowóz Piękna Helena, a z drugiej strony wieża ciśnień, która obecnie do tej pory stoi. Dariusz Bekas od zawsze związany jest z energetyką kolejową. Zaczynając w 1974 roku jako elektromonter, przez kolejne 38 lat rozwijał swoją karierę, pracując jako dyżurny podstacji oraz naczelnik sekcji. Obecnie pełni funkcję głównego specjalisty do spraw marketingu. Łączę razem pracę i moje, że tak powiem, zdolności artystyczne. Przy przygotowywaniu stoisk targowych bardzo mi to pomaga. Bo patrząc nawet na projekt, człowiek już widzi, jak to wygląda, już ma wyobraźnię. Nigdy nie kupowałem nawet żadnych kwiatów na stoisko, zawsze układam sobie wszystko sam. Twórczość Dariusza Bekasa szybko zyskała zainteresowanie poza gronem jego znajomych. Powstające przez cały rok prace okazały się doskonałymi prezentami. Niektóre z nich trafiły na aukcje wspierające Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. Pasja niezwykłego artysty nie ogranicza się do malowania pisanek. Dużo czasu poświęca malowaniu na płótnie, bombkach, a nawet liściach. Nie sposób nie wspomnieć o pisaniu wierszy, które w tym roku trafią do szerszej publiczności dzięki ukazaniu się pierwszego autorskiego tomiku. Corocznie w Krakowie jest taka wystawa pracy artystów kolejarzy, nieprofesjonalnych, że tak powiem. Organizuje to Dom Kultury w Krakowie, nie? I naprawdę serdecznie zapraszam wszystkich. Ci ludzie mają duszę i serce. Ostatni materiał w dzisiejszym odcinku przypomina nam o zbliżających się świętach wielkanocnych, dlatego w imieniu całej redakcji Kolej TV chciałabym złożyć wszystkim sympatykom kolei najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Niech w Waszych domach zagości rodzinna atmosfera i wiosenny nastrój, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!